witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w materiale, w którym poruszę temat przyszłości Warzone, bo kilkanaście minut temu w sieci pojawił się wywiad z osobą wysoko położoną w Activision na temat właśnie przyszłych planów Warzone. Jest to temat na tyle ciekawy, że dorzucę też od siebie tutaj kilka groszy, bo udało mi się również dotrzeć do informacji, które niejako wytłumaczą nam, dlaczego na przykład nie ma nowej mapy. Prawdopodobnie nam wytłumaczą, dlaczego jeszcze nowej mapy nie ma. Jeżeli ten materiał Was w takim razie zaciekawi, jeżeli dowiecie się czegoś nowego, jeżeli Wam się po prostu spodoba, to zostawcie proszę łapkę w górę, Was to nic nie kosztuje, mi to pomaga i mnie motywuje i zachęcam do dołączenia społeczności tego kanału. Jest już nas ponad 176 tysięcy osób, lecimy po 200 tysięcy, także dołączajcie, jest to kompletnie bezpłatne, a tworzymy tutaj, mam wrażenie, bardzo przyjemną społeczność fanów Warzone. No dobrze, i jeszcze może przypomnę o konkursie na Enebie, gdzie do wygrania macie karty podarunkowe o wartości 20 euro do wydania na Enebie. Link macie w przypiętym komentarzu, korzystajcie, bo za niedługo konkurs się kończy. A teraz przechodzimy już do konkretów. Kilkanaście minut temu pojawił się wywiad z Brandonem Snow, który jest wysoko położony w Activision. To jest bodajże szef działu e-sportu w Activision, coś takiego. Więc osoba, no umówmy się, wiedząca wszystko o przyszłych planach rozwoju takiego Warzone. No i wywiad ten jest o tyle ciekawy, że on odpowiada tam na szereg pytań nawiązujących właśnie do przyszłości Warzone. Nie są to oczywiście odpowiedzi zero-jedynkowe, to nie jest tak, że on daje tutaj mnóstwo konkretów, ale niejako naznacza ścieżkę, jaką wydaje się Activision będzie podążało w kwestii rozwoju Warzone. Natomiast nim przejdę do analizy tego wywiadu, chciałbym niejako wprowadzić Was w temat sprawą taką, która w zasadzie każdemu powinna wydawać się jasna, bo jak dobrze wiemy, nowa mapa to jest bardzo gorący temat, tym bardziej ostatnio, bo już jesteśmy po pierwszych urodzinach Warzone i tak naprawdę no, wszystko wskazywało na to, że ten termin pierwszych urodzin Warzone jest idealnym terminem do tego, żeby skończyć pewien etap, zamknąć pewien etap i rozpocząć nowy, kompletnie nowy, co wiązałoby się oczywiście z nową mapą. No, myślę, że lepszego terminu nie było i nie będzie, natomiast no, nie wydarzyło się nic szczególnego podczas tego dnia. Ja jestem generalnie zdziwiony tym faktem, ale udało mi się dotrzeć do informacji, które niejako tłumaczą dlaczego to wszystko tak wygląda. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że od ponad roku cały świat funkcjonuje w pandemii. No, mamy pandemię, która sparaliżowała wszystkie dziedziny występujące na świecie. To nie jest tylko branża gier. To, jak sami dobrze wiecie, to są wszystkie tak naprawdę dziedziny życia. Cały świat funkcjonuje inaczej i właśnie nie inaczej jest w branży gier. Takie ogromne korporacje jak Activision, które no, zarabiają miliardy dolarów co roku właśnie z gier, które wypuszczają na rynek, również musiały nauczyć się pracować w nowym modelu. I nie ma co ukrywać, że takim najpopularniejszym modelem wspierania gier, zajmowania się grami, aktualizowaniem gier jest oczywiście model polegający na tym, że mamy sobie grupę ludzi, która w jednym miejscu pracuje, to może być 100 osób, to może być 20 osób, w zależności od tego, ile osób jest potrzebnych, żeby po prostu gra mogła być regularnie wspierana. No i oczywiście oni sobie pracują w jednym miejscu, wszystko jest tak naprawdę robione codziennie, każdy widzi się z każdym, każdy analizuje wszystko z każdym, no normalny model pracy. Natomiast w związku z pandemią, no nie będzie to żadną dla Was, nie będzie to dla Was żadnym zaskoczeniem, że taki model tak naprawdę nie ma racji bytu, bo te zespoły, które występują, zostały podzielone między innymi na kilka mniejszych zespołów, a niektórzy kompletnie zostali odcięci od pracy w zespole i pracują jedynie zdalnie i tak naprawdę zdają raporty, robią projekty, które mają robić po prostu w domu. I to jest jakby naturalna kolej rzeczy w 2021 roku, ale to jest coś zupełnie nowego względem lat poprzednich. I w związku z tym, no, raczej pewne jest to, że powoduje
to opóźnienia. Może nie są to jakieś ogromne opóźnienia, ale dostałem cynk, że generalnie nowa mapa miała wystartować właśnie w urodziny Warzone, ale wszystko zostało o tyle opóźnione, że nie tyle co się może nie wyrobili, bo myślę, że nowa mapa już od kilku miesięcy jest gotowa i w zasadzie wszystko opiera się o to, w jaki sposób ją zaprezentować, o marketing i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no po prostu nie było wystarczająco przestrzeni czasowej na tyle, żeby w dobry sposób po prostu zaprezentować tę nową mapę. A dlaczego mówię, że nowa mapa jest już od prawie kilku miesięcy gotowa? Dlaczego tak sądzę? Ano generalnie dlatego, że już na przełomie maja i czerwca podawałem wam informacje o nowej mapie Warzone. Zresztą nie tylko ja. Te informacje wyciekły do sieci od zagranicznego youtubera i to były bardzo konkretne informacje, które zostały zdjęte kilka godzin po publikacji tego materiału. Te informacje, ten materiał zawierał w sobie informacje o miejscówkach, o tak zwanych points of interest na nowej mapie. I te miejscówki, które on tam wymieniał, bardzo mocno pokrywają się, przynajmniej nazewnictwem, z obecnymi mapami do trybu oddziałowa Brudna Bomba w Black Ops Cold War. A jak wiemy, nowa mapa Warzone na pewno będzie oparta w dużej mierze właśnie na tych mapach z oddziałowej Brudnej Bomby. Także kilka miesięcy później, po premierze Black Ops Cold War, dostaliśmy jakby oficjalne potwierdzenie w kwestii słów kogoś z Activision, ale dostaliśmy nazewnictwo potwierdzone właśnie po premierze Black Ops Cold War. I nowa mapa będzie się opierała właśnie na tych miejscówkach, a ta informacja, jak mówię, została przekazana już w maju, na przełomie maja i czerwca zeszłego roku. To już jest prawie rok temu. Także no, to nie jest tak, że oni dopiero teraz pracują nad tą mapą. Ta mapa jest już gotowa, natomiast oni chcą poprowadzić historię Warzone w taki sposób, żeby to przejście było, jak w ich głowie przypuszczam, jak najbardziej korzystne. Żeby to nie było nic robione na siłę, żeby to nie było nic robione na szybko, tylko żeby to było takie naturalne przejście. Czy nas to irytuje, że w dalszym ciągu nie ma takich znaczących zmian na mapie? No oczywiście, że tak. Ja też chciałbym już pograć na nowej mapie. Natomiast trzeba tutaj zrozumieć to, o czym mówiłem wcześniej, że obecna sytuacja na świecie, no niestety, mocno wywróciła do góry nogami wiele sfer życia, no i również branżę gier. Więc opóźnienia są i, tak jak mówię, początkowa data, o której cynk otrzymałem, to faktycznie były pierwsze urodziny Warzone, czyli 6 dni temu być może faktycznie w planach kiedyś było, żeby ta nowa mapa się pojawiła. Tak się jednak nie stało, więc teraz pewnie zadacie pytanie, kiedy w takim razie ta nowa mapa się pojawi. I tutaj od razu ucinam wszelkie spekulacje. Nie uważajcie, że ja wam tutaj zaraz podam datę nowej mapy, bo jakby nikt nie ma takich informacji prócz osób wysoko położonych w Activision, które jeszcze się z nikim czymś takim nie podzieliły. Natomiast gorącą datą, która być może okaże się premierą nowej mapy Warzone, jest premiera sezonu trzeciego, czyli oczywiście sezonu następnego, która wypadać będzie w okolicach 22-23 kwietnia, czyli za niewiele ponad miesiąc. Dlaczego tak uważam? A uważam tak dlatego, że Brandon Snow w wywiadzie, który udzielił kilkanaście minut temu, powiedział m.in. słowa takie, że Fortnite dla nich nie jest żadną konkurencją, a wszystkie przyszłe rzeczy, jakie wydarzą się w Warzone, będą robione w iście kodowym stylu. No i to jest jakby na plus. Fajnie, że będzie to robione jednak inaczej niż w Fortnite, mimo że Fortnite jest mocnym wyznacznikiem jakby jakości. W Fortnite te eventy, te nowe sezony to jest zawsze top. To jest absolutnie świetnie zrobione. Natomiast no, umówmy się, Activision na pewno też będzie potrafiło zrobić coś przynajmniej podobnego, tylko że w oparciu po prostu o Call of Duty Warzone. Natomiast dużo ciekawszą rzeczą, jaką w tym wywiadzie mówi, jest fakt, że w kolejnych sezonach gracze Warzone doświadczą sporo nowych rzeczy, jakich jeszcze nigdy wcześniej w serii Call of Duty nie doświadczyli. Co to może oznaczać? Na co to może wskazywać? Nie wiem, nie chcę tutaj wyróżnić z fusów, bo tutaj tak naprawdę moglibyśmy wymyślić mnóstwo różnych teorii. Natomiast ważne jest to, że mamy tutaj słowa w kolejnych sezonach. A więc wypada na to, że sezon drugi jedynie poprowadzi historię w taki sposób, żeby być może już od sezonu trzeciego zacząć właśnie te nowe doświadczenie, żeby gracze doświadczyli tych nowych rzeczy. Przynajmniej ja tak te słowa rozumiem.
Ale w takim razie, co w tym drugim sezonie miałoby się dziać? No przede wszystkim, jak dobrze wiecie, sezon drugi rozpoczął się tym, że do Wertańska przypłynął i rozbił się statek pełen zombie. Ja generalnie myślałem, że no oprócz tego, że ten statek jest w dalszym ciągu po prostu nową miejscówką na mapie, to zombie, które na tym statku są, po prostu zaczną rozprzestrzeniać się po Warzone, czyli no nie wiem, na przykład w tym momencie myślałem przy premierze sezonu drugiego, że w tym momencie już na przykład 1/5 mapy będzie zapełniona zombie, w sensie te zombie będą sobie tam chodziły gdzieś tam na dole mapy, tak? A okazało się, że zombie, no w sumie z tego statku już zniknęły, przemieściły się, ale na prizo i przemieściły się, czyli zombie już nie doświadczymy na statku, tylko w tym momencie jedynie na prison. I to jest coś, co troszkę mi tutaj nie pasuje do tej całej koncepcji, jaką miałem, bo myślałem, że każda miejscówka z biegiem czasu będzie po prostu zapełniana tymi zombie, aż do momentu, gdy cała mapa zostanie pokryta zombie i będziemy musieli po prostu mapę zniszczyć, przez co przejdziemy na mapę nową. Czy tak się stanie? No nie jest jeszcze powiedziane, że nie, ale skoro te zombie tak naprawdę przechodzą na razie z miejsca do miejsca i nie rozprzestrzeniają się tak jakby, bo nie jest ich wcale więcej w tym momencie, to w sumie nie wiem, jak to zostanie potoczone, jak sytuacja się dalej potoczy, ale jedno jest pewne, sezon drugi, temat zombie nie upadł i on będzie rozwijany przez najbliższe kilka tygodni, jeszcze tych kilka tygodni zostało do końca sezonu drugiego, więc nie jest powiedziane, że już na dniach nie pojawi się coś, co tutaj mocno jednak nam rozjaśni całe to zamieszanie z zombie. Może się w końcu coś wydarzy, na co tak naprawdę czekamy. Może zombie faktycznie zajmą jakiś większy teren mapy. Nie wiem, nie chcę wróżyć z fusów, ale taka jest moja teoria. Może takie jest też moje życzenie. Dajcie znać, co wy generalnie sądzicie o tym, o czym wam dzisiaj powiedziałem. No, mnie cieszy to, że po raz kolejny osoba wysoko postawiona w Activision wyraża się o Warzone w sposób taki, że po prostu coś się będzie w przyszłości działo, bo to oznacza, że gra będzie wspierana, a to nas graczy musi cieszyć, bo jeżeli Activision porzuciłoby rozwój Warzone, to byłoby to równoznaczne z absolutną śmiercią właśnie tej gry, a tego chyba nikt z nas nie chce. Chętnie poczytam wasze komentarze, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, a ja już się z wami żegnam, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówił Goldzor, na razie.